Na początku października 2021 roku Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie realizowało czwartą edycję eventu edukacyjnego Noc Zawodowców. Tegoroczne wydarzenie miało charakter hybrydowy. Dzięki temu uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych regionu Wielkopolski Wschodniej mogli m.in. wziąć udział w wycieczce do najbardziej zielonego przedsiębiorstwa na terenie miasta – Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Młodzież dotarła do siedziby firmy, czyli na Sulańską 13, zeroemisyjnym autobusem. Na miejscu przywitał uczniów Krzysztof Maślanka, pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Dziś na terenie MZGOK gościmy uczniów, którzy stoją przed trudnym wyzwaniem, jakim jest wybór zawodów. W ramach Dnia Zawodowców, Nocy Zawodowców w Koninie młodzież jest w stanie poznać, na czym polega praca w MZGOK, czyli w naszej konińskiej spalarni. Począwszy od przyjazdu odpadów, aż po cykl procesu instalacji oczyszczania spalin. Pan Krzysztof oprowadził grupę po zakładzie, wyjaśniając zasady funkcjonowania poszczególnych działów i zapoznając z zawodami dotychczas młodzieży nieznanymi, takimi jak operator suwnicy, operator kotła czy automatyk. Wyjaśnił też, jak to się dzieje, że dzięki prawidłowej segregacji odpadów mamy w domach ciepłą wodę czy prąd. Podczas efektu spalania i produkcji pary w kotle jesteśmy w stanie wyprodukować energię elektryczną, jak i również energię cieplną. Możemy się pochwalić w tym, że w czasie remontu w elektrowni konińskiej, gdy miasto nie ma ciepłej wody, nasza spalarnia jest w 100% w stanie zapotrzebować energię cieplną dla mieszkańców Konina. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi powstał w kwietniu 1999 roku jako Zakład Budżetowy Miasta Konina. Od 2011 roku MZGOK jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której skład wchodzi Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, a jej udziałowcami jest 36 samorządów subregionu konińskiego, zamieszkiwanych przez ponad 370 tysięcy osób. Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności zagospodarowanie odpadów. Dzięki wycieczce do MZGOK młodzież miała okazję nie tylko dowiedzieć się o ciekawych zawodach, ale też poznać rozległe, różnorodne działania proekologiczne i edukacyjne firmy. W tym celu utworzono ośrodek edukacji ekologicznej wyposażony w sprzęt komputerowy oraz audiowizualny, plenerowe miejsca edukacyjne na terenie zakładu i w 28 lokalizacjach subregionu. Rocznie w oferowanych przedsięwzięciach edukacyjnych uczestniczy od 1,5 do 2 tysięcy osób.